Bardzo ciekawą rzecz dzisiaj widziałem na Twitter i takie zdjęcie na Twitterze było, jakby mijały się osoby, które stały z flagami, z tymi jakimiś proporczykami Polski walczącej, jakimiś innymi właśnie emblematami związanymi z rocznicą Powstania Warszawskiego. No i gdzieś tam w tle jakby szły takie no, typowe julki, można powiedzieć, nie? I tam krytyka była, że w tak ważnym święcie warszawskim, jak nie, no w sumie narodowym, to ludzie, którzy idą na obchody Powstania Warszawskiego, są wymieszani z osobami, które idą na koncert Taylor Swift. No i tam ludzie byli oburzeni. Jeszcze w komentarzach czytałem, że w tak ważny dzień w Warszawie nie powinno się odbywać jakiś koncert, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. A ja myślę, że należy jak najbardziej oddać hołd, wspominać historię, nie kłócić się, przynajmniej tego 1 sierpnia, o to, czy to było bezzasadne, zasadne, czy tak trzeba było zrobić, czy to była rzeź ludzka i czy rozkaz i ogólnie powstanie warszawskie miało sens z punktu widzenia przede wszystkim humanitarnego, nie? Ale powstańcy głównie o to właśnie walczyli, nie? Żeby każdy wolny mógł robić, co mu się podoba i nie być przymuszony z żadnej strony do tego, żeby robić to, co się komuś innemu podoba. I to tyle, nie? Bo to, że wiesz, ludzie się mijają, jedni idą na koncert, a drudzy idą na obchody Powstania Warszawskiego, dla mnie jest jakby akceptowalne, jest w porządku. Nie byłoby w porządku, jakby fanki Taylor Swift zakłócały obchody Powstania Warszawskiego. No to by było co najmniej niesympatyczne, niemiłe i nieeleganckie. Ale do momentu, kiedy każdy robi to, co mu się podoba i sobie nie przeszkadzają nawzajem, to dlaczego miałoby to tak być, nie? Tak, to widziałem, no, właśnie tak. Centrum Warszawy, fanki Taylor Swift mijają się z tymi, którzy przyszli pamiętać rocznicę. Kobiety w ich wieku walczyły w powstaniu, odejdą na koncert Taylor. Jakby, co ma piernik do wiatraka? Osoby w moim wieku, jakbym miał 27 lat, to jest jakbym powiedział, że Kurt Cobain chyba w moim wieku strzelił se w głowę. No jakby, bez sensu. To są tak zwane julki, no. No, tragedia. No, też jest dużo osób, które myśli podobnie jak ja, nie? Tylko nie wiem, czy to nie było w cytowanych, że było, że należy zakazać 1 sierpnia w Warszawie organizować takich rzeczy. Ale też dużo się tu pozmieniało, chyba ten. Ja to widziałem krótko po publikacji. No, ale widzę, że tu już ludzie tacy, którzy myślą podobnie, też to przyjęli. Straszny widok młodych. Serce Polską wypełnione od zawsze, jak w ruchu drogowym, prawa strona. Tęczę oglądam tylko po wiosennym deszczu z żoną. Na łące nad Wisłą. I dla niej dziewczyny, które idą na koncert, to są... Imagin, być trzech, przyjeżdżasz na koncert i dziwaki robią ci zdjęcie, bo nie pamiętasz jakiegoś ich powstania. A to też już jest takie, to nie jest jakieś tam powstanie. Jakby spoko. Ja wam powiem tak, że ja bardzo nie lubię hipokryzji i obłudy związanej z Powstaniem Warszawskim, bo niezliczoną ilość razy przez swoje życie widziałem, jak ludzie uzurpowali sobie prawa do tego wielkiego poświęcenia dla własnych korzyści. I zarówno politycy, jak i różne partie polityczne całe, to jest obrzydliwe. A najobrzydliwszą rzeczą, i mi jest wstyd za każdym razem, gdy to widzę, gdy widzę jakiegoś patusa, któremu brakuje 5 zębów, zachowuje się jak totalny wieprz, jak bagno, w swoim życiu nie reprezentuje niczego poza polską reprezentacją żubra pod delikatesami i ma wydzieranego małego powstańca albo znaki z Powstania Warszawskiego. Pamiętamy i tak dalej. Jest to absolutnie tak obrzydliwe. Moim zdaniem jakby po co? Tak, jakieś jeszcze patriotyk i tak dalej. A ciuchy patriotyczne to o tym też książkę można napisać. Prawda jest taka, że lwia część, nie mówię wszyscy, z góry to zaznaczam, lwia część ludzi, która chodzi w tych ciuchach z, wiesz, Wołyń pamiętamy, właśnie Powstanie Warszawskie czy inne ważne daty polskiej historii, to jest ścierwo ludzkie. To są pomefedro, ciężka patologia, albo ludzie, którzy się zajmują też takimi cichociemnymi rzeczami. No sorry, ale jak idziesz w
koszulce Wołyń, pamiętamy, na pracie z innym łbem do lasu, to myślę, że nie czcisz symboli, które nosisz. Po prostu. A tak najgorsze, jak w ubiegłych latach, ja nie wiem, czy nadal się to dzieje, ale no ileś lat temu natknąłem się na parę takich rzeczy, jak politycy wykorzystują ludzi, którzy przeżyli powstanie warszawskie do własnych celów. Ci ludzie, jak nie mają 100 lat, to są w okolicy, stary. Jak ty, bo jedna z drugą, bierzesz jakiegoś dziadka czy jakąś babcię, która już powinna sobie spokojnie odpoczywać, każdy powinien się kłaniać w pas, wy ich wozicie po jakichś konwentach i każecie wygłaszać jakieś przemówienia propartyjne. Masakra. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Pan Fakcza jest zmarła najstarsza dotychczas żyjąca powstańczy, nie wiem, w wieku 106 lat, czytałem. Walczyliśmy w obronie uniwersalnych, europejskich wartości oraz praw i godności człowieka. Poświęciliśmy nasze życie, życie mieszkańców Warszawy oraz los ukochanego naszego miasta, stawiając czoło złu i okrucieństwu wojny. Ale to był zryw wolności, bo myślę, że my Polacy mamy coś takiego, że lubimy i szanujemy wolność, a jeżeli ktoś nam ją zabiera, to za wszelką cenę ją po prostu będziemy się starać odzyskać. Nie wiem, czuję jakąś potrzebę taką, żeby tutaj być w tej chwili. To właśnie to jest to. Walczyli o Polskę i miejmy nadzieję, że ta Polska będzie coraz lepsza. Dla nas już nie ma. Przede wszystkim powstanie warszawskie to jest... To jest taki melodramat trochę, bo ludzie w sumie z miłości do ojczyzny zdobyli się na taką odwagę, chcieli po prostu zmienić swój byt, a te z zachodu nas wszystkie oszukały, stary, nikt nie pomógł, nikt. Też trochę łatwiej siedzieć w Londynie i mówić, dobra, to wy tam to i tam to, nie? Zobaczyć, no straty były, stary, niesamowicie wielkie, nie? Od 1500 do 10 tysięcy zabitych, no dobra, no jeszcze są zaginieni i tak dalej, no ale zobacz, 10 tysięcy zabitych żołnierzy, to jest dużo, dużo, dużo więcej niż strat zadali. Jeszcze od 150 do 200 tysięcy zabitych cywilów. Czego zabrakło? Pewnie sprzętu zabrakło, nie? Dużo większe szanse, jeśli jakkolwiek można mówić o szansach po tak druzgocących stratach. Jakby to się odbywało 30 lat wcześniej, to byłyby większe szanse na powodzenie. Z racji tego, że przepaść technologiczna nie była tak duża. Wiesz, jak chcesz komuś, jak chcesz żołnierz, wiesz, jak masz jakiegoś kawalerzystę naprzeciwko siebie, powiedzmy, jesteś mu w stanie jakieś straty zadać. Jak ktoś siedzi w czołgu, czy innym pojeździe pancernym, bojowym, no to już jest, trochę ciężej, nie? Wcześniej było powstanie w getcie, więc Niemcy już byli przyczyni do tego typu akcje. No ale to wiesz, o co chodzi, nie? Ciekawe, co ludzie mieli w głowach, jak musieli zabić innego człowieka innej narodowości, co myśleli przed oddaniem strzału albo przed drzemką po bitwie. Ja myślę, że to jest taki... Nie patrzysz tak na to, nie? Bo teraz, bo ty masz w miarę komfortowe życie. Ja nie mówię, że jesteś bogaty, czy nie masz swoich problemów, ale w porównaniu do ludzi, którzy żyli pod niemiecką okupacją, gdzie co chwilę im coś mogło spaść na głowę, albo idąc po ulicy komuś mogło coś odpierdolić i mógł go po prostu zabić, bo to nigdy nie wiadomo, co okupantowi przyjdzie do głowy. Wiesz, głód, brud, ubóstwo, niepewność jutra. To, że ty nie masz na restaurację, czy jeździsz samochodem, który ci się nie podoba, jakby to nie jest problem w porównaniu do problemów, którzy mieli ci ludzie. Myślę, że to też w pewnym stopniu hartuje psychikę. I ty już nie patrzysz na to, że krzywdzisz drugiego człowieka, odbierasz komuś życie, tylko robisz, co musisz, żeby przeżyć.
Tam trzeba, żeby przeżyć po czasie pewnie koszmary. Ja myślę, że chyba najgorsze, co tych wszystkich ludzi spotkało, którzy przeżyli, no abstrahując od tego, że wiesz, że pewnie, że poczucie klęski i tak dalej, wiadomo, że jakaś duma to też, no bo wiesz, zdobyli się na niesamowitą odwagę. To najgorsze to, że tyle osób umarło podczas tego powstania, że na pewno byli świadkiem stary, konających przyjaciół, znajomych, pewnie żon, dzieci, mężów i tak dalej, rodzin całych, że to chyba najbardziej w psychice zastyga, a nie to, że czy strzeliłeś jakiegoś Niemca, czy nie. Może, ale dla pana, czy tam dla młodzieży? Dla naszych wnuków. Przede wszystkim nie? Dla naszych wnuków. Ja myślę, że kiedyś Bogusław Linda kiedyś taką wypowiedź popełnił. Niekoniecznie. Ja myślę, że to było dużo prostsze. Tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie i mówią, że byśmy tak wkurwili na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozjebywali po kątach, że byśmy i tak poszli nawet, żeby zginąć, żeby mieć choćby 5 minut tego, żeby człowiek był na wolno. I myślę, że to samo było w Powstaniu Styczniowym. Jak miała być następna branka, mieli jechać na Sybir, to mówią, pierdolę to, pójdę do lasu i tam no, powalczę. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na chwilę normalności. Okej. Okay. O to warto się bić. No warto uczcić tutaj pamięcią. Nawet tutaj zobacz, stary. Jeden ma jakiś karabin, drugi nie ma nic, trzeci ma granat. To trochę jak Sowieci podczas II wojny światowej. No, jeden dostał karabin, drugi dwa naboje. I masz iść przed siebie. Jak się cofniesz, no ja nie mówię, że tutaj tak było, nie? Ale że jakby też takie problemy logistyczne. A jak coś ci się nie poda, to kulka w łeb i ktoś podnosi po tobie pistolet, nie? O naszych bohaterach z Powstania Warszawskiego. Jak najbardziej syn tak samo przyjechał do mnie, żeby tutaj uczcić to. No i pierwszy raz syn jest, ja już tutaj któryś raz z kolei jestem i jak najbardziej tutaj zasługują na to, żeby im oddać cześć. Przyjechałem dzisiaj z Koszalina tutaj specjalnie na tą okazję, tak, żeby zobaczyć, nigdy tutaj nie byłem. No jestem pod wrażeniem tutaj tego wydarzenia. No i przyjechałem tu specjalnie na tą okazję. Wiele wzruszeń. Nie tylko jakichś odniesień historycznych, ale też takie poczucie wspólnoty, kiedy patrzy się na wielu młodych ludzi, też przybyłych z całej Polski, harcerzy, skautów, grupy rekonstrukcyjne, którym na sercu leży los Polski i tożsamości. Zacznę od Jana Nowaka-Zierańskiego. Już na miejscu zrozumiał, że powstanie tak nie mówił. Nie mogło nie wybuchnąć, albo że musiało wybuchnąć. Tak? Używał dwóch form wymiennych. Próbuje ich powstrzymać, ale nie dość, że ich nie przekonuje, to w pewnym momencie sam siebie przekonuje, że nie ma takiego wyjścia. Że Polska, jeżeli ma być wolna, Polska leżąca między dwoma totalitarnymi potęgami, nie może w pewnym momencie nie wyrazić sprzeciwu przeciwko temu, co się dzieje. Nawet jeżeli szanse na powodzenie są niewielkie. Jednak to jest jakieś upamiętnienie tego, że kiedyś byli tacy ludzie, którzy chcieli walczyć. Nie wiem, co by było teraz, ale widać, że dużo ludzi jednak pamięta o tym. Bo kiedyś walki tu były. I co? I to byli tacy też chłopcy w twoim wieku? Mhm. Czy byli odważni? Tak. W tym roku jesteśmy pierwszy raz. To było moje marzenie, żeby być na rocznicy Powstania Warszawskiego i spełniam marzenia.
I jakie emocje towarzyszą właśnie takiemu wydarzeniu? Oj, bardzo duże. Z tego względu, że wiadomo, jeszcze mamy część powstańców i że też z nami w tym uczestniczą. Pamiętamy o ich walce, o naszą wolność. Zróbcie wszystko, żeby podejść z dziećmi do powstańców i im podziękować, porozmawiać chwilę, na różne sposoby przekazać ten szacunek za to, co oni zrobili. Krótkie słowa, dziękujemy za służbę. Dziękujemy za służbę. Przykre, nie? No, ale lepiej wygrywać niż przegrywać, stary. Ale obyśmy nigdy nie musieli ani wygrać, ani przegrać. Wiecie, no po prostu szkoda, że się nie powiodło. Ale ogólnie historia Polski to też jest taka historia dziecka, nad którym się znęcali w szkole. Jak nie jeden nam zabierał kanapki, to drugi. Jak nie drugi, to trzeci. No jak już nam ich kanapek nie zabierał, to i tak musieliśmy komuś zawsze dawać spisać zadanie domowe. Bo Polacy między sobą się nienawidzą. Kiedyś owszem byliśmy potęgą, no ale niestety musieliśmy się pokłócić, poróżnić, osłabić i się rozjebaliśmy, nie? To my jesteśmy piper na tym gangbangu.